Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaciusza, bardzo kocham Polskę i cieszę się, że jesteście ze mną. W tym filmiku chciałabym pogadać, porozmawiać na temat słów polskich, które mają zupełnie inne znaczenie dla mnie, czyli w języku rosyjskim. Zaczynamy. Pierwsze słowo to pukać. Dla was to znaczy coś takiego. Ten filmik od razu powiem, że będzie miał charakter humorystyczny, a więc nie obrażajcie się, jeżeli coś powiem złego. I dla mnie pukać to znaczy pierdzić. Przepraszam jeszcze raz. Kiedy koleżanka powiedziała zapukaj, to po prostu wyobraziłam, Boże, jaki wstyd, że ona woli, żebym puściła bąbkę. Następne słowo w języku polskim brzmi jako blady. Blady w języku rosyjskim to trochę brzmi tak miękko, bladzie, ale to znaczy po prostu prostytutki. Kolejne słowo, bratanek. Bratanek to rozumiem tak, że jestem na przykład chłopakiem i jestem bratankiem dla swojej cioci. I to słowo dla mnie brzmi jak frywolne, ale dziwnie, że brzmi tak samo, a ma inne znaczenie. Czy często gotujecie, robicie bukiet z jarzyn? Dla mnie bukiet z jarzyn to jest po prostu coś takiego, coś dziwnego. U nas bukiet z jarzyn jest jako danie z nazwą ragu. Jeszcze jedno słowo, bydło. Dla mnie słowo bydło jest bardzo, bardzo brzydkie. Nazywamy bydłem mężczyzn, chłopaków, a którzy gdzieś tam na zewnątrz palą, piją alkohol, brzydko mówią, czyli nie przyjaźnią się z prawem. Prosiłam koleżankę czaszkę z wodą i ona tak patrzy na mnie. Czaszka? Jesteś pewna? Czaszka dla mnie to jest kubek. Dla was czaszka to jest coś strasznego. Domagać się w języku rosyjskim to znaczy, że mieć zamiar molestować, zaczepiać, napastować, przyczepiać się w zakresie chyba seksualnym. Na przykład, on domagał się mnie i zgłosiłam do policji. Grzywna dla was to jest kara, a dla Ukraińców przeważnie grzywna to jest pieniążka krajowa, waluta krajowa. Komórka. Komórka dla was to jest telefon komórkowy. W języku rosyjskim komórka to jest pokój ciemny, mały, gdzie składamy niepotrzebne rzeczy. Kiedy przyjechałam do Polski, to zawsze mówiłam, idziemy do magazynu. Trzeba było mówić, idziemy do sklepu, więc u nas tu są magazyny, sklep. W Polsce i magazyn u nas tu w Rosji, na Ukrainie, to jest to samo. Mylić się to znaczy myśleć przez błąd. Nie wiem, jak wytłumaczyć, ale dla mnie mylić się to znaczy, biorę mydło, to robię tak po prostu i to będzie mydlić się po polsku. Dywan. Dywan wcześniej. Każda rodzina, nawet jeszcze 10 lat temu, kiedy studiowałam i mieszkałam zapomniałam to słowo, napiszę tutaj. Mieliśmy wszyscy dywan u siebie na ścianie. Ale dywan dla nas to jest sofa. Co jest dla was dywan? To jest kawior. Kawior jeszcze brzmi po polsku jak dzieciaki smaczne od rybki. Ale dla nas te dzieciaki smaczne od rybki nazywają się ikra. Pierwszy rok zawsze myliłam się, kiedy mówiłam niedziela, tydzień, dlatego że niedziela to jest dla was siódmy dzień tygodnia, ale dla mnie niedziela to jest wszystkie 7 dni, co znaczy po polsku tydzień, a dla mnie niedziela. Jeszcze jedno dobre słowo to pensja, bardzo lubimy, kiedy otrzymujemy. Dla nas pensja to emerytura. Kolejne słowo, skupić się. Tutaj na terenie Krymu skupić się to znaczy wziąć torbę i pójść na rynek. Kupić się to zrobić zakupy. Bardzo straszne słowo, a brzmi jako ubić. Ubić to to kill po angielsku. Pierwszy raz, kiedy usłyszałam,
to zrobiło się bardzo strasznie. Następne słowo usłyszałam w sklepie z kosmetykami, czy podoba mi się ta woń. No i od razu nie zrozumiałam, o co chodzi, dlatego że woń to... kiedy ktoś... I ostatnie słowo, które po prostu brzmi bardzo, bardzo śmiesznie dla mnie, dla nas, to pędzić i dopędzić. Ale to brzmi niby ja coś brzydko mówię, coś takiego, brzydko, ale śmieszne. I co jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o słówkach brzydkich, że niektóre słowa, które dla was są bardzo, bardzo brzydkimi, a tutaj u nas możemy mówić i to jest ok. Nawet najważniejsze wasze słowo, najpopularniejsze, mam zamiar zrobić filmik na ten temat. Jeżeli chcecie, to napiszcie. A mam nadzieję, że ten filmik był ciekawym dla was. Bardzo starałam się. No i będziemy w kontakcie. Do nowych filmów. Pa, pa!